Halo, halo, hej, siemano, wszystkim bliska, z tej strony Hades i w kolejnym odcinku z Stoneheart'a, słuchajcie, i znowu nie mam save'a starego, znowu musiałem zacząć od nowa, ale tym razem, ostatni raz zaczynamy od nowa, jeśli nie będzie to trzeba, znaczy no w ciągu 3 miesięcy na pewno zaczniemy od nowa. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, zachęcam cię, abyś obczaił vlog, który pojawił się ostatnio na kanale i tam wszystko mówię, co i jak i dlaczego. Dobra, tutaj możemy coś takiego dać. I tutaj możemy w ogóle posadzić możemy coś, tak? Silkwedy, i to jest ostatnia nasza farma, którą możemy tu sobie na spokojnie posadzić. Dzisiaj trochę bardziej ogarnięcie, myślę, że możemy zacząć tak już naprawdę ogarniać wszystko, co możemy, co potrzebujemy. Mapka się generuje, prezentuje tak. Tu widzę jakieś placki, nie wiem, co one dalej oznaczają za bardzo, ale my się schowaliśmy po prostu tutaj w lesie przy małym strumyczku, co bardzo fajnie wygląda, zwłaszcza te farmy będą bardzo fajnie wyglądały. Mam pomysł na naprawdę fajne budowle teraz i tak dalej, no ale to już wiecie. To już zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Aha, wy nie macie co robić, już wam daję do roboty kilka rzeczy. Na przykład to możecie zrobić, pościnać trochę drewna. A ja się napiję w tym czasie. No co, zaraz was wyślemy was zaraz do kopalni również, żeby nie było wam smutno. Wyślemy was do kopalni, na przykład o tutaj mamy taką całą górę. To tu możemy zrobić sobie na spokojnie takie wejście do kopalni. Nawet może tutaj, co myślicie o tym? Tylko czekajcie, o, dobra. Ideolo, tutaj zrobimy sobie takie po prostu wejście, tutaj jakieś wejście zrobimy, drzwi sobie postawimy, czy coś takiego. Jak tam tworzenie naszych płotków? Okej, nasze płotki już się tworzą. Chcę, żeby to jakoś tak wyglądało, chociaż powiem wam szczerze. Czyli czekajcie, bo muszę usadowić więcej tych rzeczy tutaj. Co się dzieje? To trochę odmawiam współpracy ze mną. Te płotki odmawiają jakiejkolwiek współpracy. Okej, postawimy to co... Tak, o. Widzę, że... A nie, myślałem, że mogę trochę to za... Wiecie, za... nie tyle co zapętlić, ale dać tego więcej. Okej, ty zrobisz nam kolejne 20. Zrobisz nam to. Ty zrób to w pierwszej kolejności może, co? To będzie jeden z lepszych pomysłów. Coś się tu dzieje. Okej, witam pana sprzedawcę. A panu sprzedawcy damy tarczę. Proszę pana, oto tarczę dla pana. Przyspieszamy czas już. I skąd wychawić tą drewno? W ogóle tutaj chcę tą wioskę skoncentrować przy tym zbiorniku wodnym. Oczywiście to połączymy z sobą, te dwa zbiorniki, myślę. Ponieważ to może całkiem nieźle wyglądać, nie? I jakiś mostek ewentualnie, coś na takiej zasadzie. Dobra, zobaczmy tak, tu możemy już was wysłać do kopania. Myślę, że zrobimy to od razu, bez zbędnych, bez zbędnych pytań i tak dalej. Może obniżymy to na jeden poziom, dokładnie tak, mamy tu strasznie dużo skały, więc easy. Tu nie chcę jakoś za bardzo zaczynać, ale możemy coś tutaj takiego, tutaj dajmy tak więc i będzie ok. Wracajmy do naszej normalnej wielkości. Dobra, teraz tak. Czy ja łapię ścinki? Bo nie mogę, nie no, jakieś malutkie ścineczki widzę, że mam, ale to jakoś myślę, że nie będzie mega przeszkadzało. Zróbmy ciebie do masona. Będziemy się bawili kamiennymi rzeczami. I teraz tak, mamy kilka płotków już. Mogłyby być bardziej widoczne te rzeczy, bo naprawdę by to mi się mega przydało, ale dobra, damy radę normalnie tak. Tak i tak. I tu musimy obrócić już
nasz płotek i stawiamy coś tego typu. A nie, nie, ja nie miałem tak, ja miałem tu, ja miałem tu, no dobra, tak będzie i tak lepiej może wyglądało, może mówię, nie, nie musi koniecznie dobrze wyglądać. Ktoś awansował, ok, mamy tego pana na wyższym poziomie, spoko. Powinniśmy dzisiaj, kolejnego dnia, co będzie, móc sobie zupgrade'ować na spokojnie, znaczy wziąć kolejną osobę, kolejnego mieszkańca będziemy mogli wziąć, więc będzie ok. Tu w ogóle na dole mamy takie małe, nie wiem, coś tu też wymyślimy, może tu strefę magazynową weźmiemy, nie wiem, zobaczymy, co my tu mamy, kolejny poziom, twój, witam cię serdecznie, w ogóle może ja sobie chroma wyłączę, to będzie... Może nie będzie aż tak ścinało. Może, ale nie musi koniecznie. Oczywiście mamy jedzenie sam raz, ty tu pracujcie. Nie, ty nie. Muszę złapać dobrą osobę. Dobra, złapiemy cię tak. Ja chciałem coś takiego, nie? Ja tobie dałem, a nie, to nie ty. To ty, hello, cześć. Słuchaj, musisz postawić sobie stoliczek. Wykorzystamy cię troszeczkę, kolego, koleżanko, jak zwał, tak zwał. W ogóle mam fajny pomysł. O, czekajcie, tak i tu będzie droga, z kamienną drogę sobie zrobimy. Tak się zastanawiam, czy im starczyłoby takie małe to, co? Tu na przykład damy takie podwójne i będzie ok, myślę. Build, jeden stone tylko, to easy. Więc to jest easy, zacznijcie może budować, ktoś mógłby zacząć. Wy tu coś tu pracujecie powoli, tobie trzeba awans, dać awans, więc ty możesz coś porobić ciekawego. Na przykład broń, tego nie zrobisz, tego też nie zrobisz, czyli musimy ci dać na razie jakieś małe pierdołki do zrobienia. Może dajmy tobie 10 tych do zrobienia i ty zlevelujesz dzięki temu. Przynajmniej powinieneś. Tutaj widać, że wszyscy zajęci są pracą, więc no jakoś nie wymagam jakoś mnóstwa szybkości. Dzisiaj możemy tak to postawić i tak. I tu zamykamy to i tak samo tutaj, okej. Więc tutaj mamy taką ogrodzenie, no, no to jest taka faremka, myślę, że spoko może wyglądać ona. Później zrobimy młyn. Mam pomysł, mam marzenie w tej grze, żeby zrobić sobie młyn. Bo myślę, że młyn może bardzo fajnie wyglądać tutaj. W ogóle tak zacząć budować coś w tym Stonehercie, nie? To naprawdę mega opcja. Dobra, zaraz powinien być daily update, a tutaj jak nam nasze klocuszki? No są jakoś, no tymi sztabkami musimy się zająć, ale to już niedługo, tutaj nam kolega ryje rówki. Kurde, a może jakby zrobić właśnie takie, zamiast tych właśnie, no wiecie, pierdół, nie? To walnąć tutaj wodę, co? Ej, to jest jakiś pomysł, nie no, ja chciałem anulować to. Tak, anuluj. Znaczy tu, nie. Czy ja nie postawię tutaj teraz tego? Dobra, zrobimy to. Wszystko jest ok, zrobimy to. Teraz tak, tutaj no, weź to do budowy. Tu walniemy to tak normalnie. Tu damy naszym... Ajajaj, bo to jest niżej. No fajnie by to wyglądało, nie? Nie no dobra, to... To trudno, to jednak nie zrobimy tego, co chciałem. Zrobimy po prostu normalnie tutaj, no normalnie tu zrobimy te drogi jak chciałem. Kurde, fajnie by to wyglądało, naprawdę tak myślę, nie?
Chyba, że o niebieskim tu walniemy i chociaż to będzie tak troszeczkę udawało, nie, że to jest, wiecie, no, wodą. Taka, wiecie, zmyłka. No, skoro zwykłej wody nie możemy dać, bo jest za wysoko, to jakoś musimy dać sobie radę z tym. Dobra, finish build. Jest, jest build, zacznijmy budować. Witam nowego mieszkańca. Oczywiście chcemy nowego mieszkańca. Wy tu sobie jedźcie. Witam cię, nowy mieszkańcu mój. Mój świetny, mój najlepszy mieszkańcu. Cieszę się, że możesz do nas dołączyć, do naszej pięknej wioski. Naprawdę cieszę się i życzę ci udanej egzystencji tu. Tak, dokładnie tak. Dobra, a tak 12, możemy sobie to zrobić na spokojnie. Tam widzę, że zanosicie te surowce, tutaj drewna trochę ścinacie. Okej, jest całkiem znośnie. Musimy rozwinąć trochę bardziej tę wioskę, ponieważ musimy mieć większą ilość mieszkańców bez kitu, bo na razie to nie zapowiada się jakoś na mega. Dobra, mamy dobre przeliczniki nawet, więc spoko. Teraz tak, możemy drabineczkę sobie, nie drabinkę, tylko te drewniane płotki dokończyć. Aha, co koniec? Nie, myślałem. Te drewniane płoteczki sobie tu dokończymy i sobie tu po prostu zrobimy furkę. Tu jest 5, tu jest teraz 5, 6, 6. Aha, okej, okay. I to jest tyle w tym temacie. Dobra, to zostawmy coś takiego. To nie jest głupi pomysł. W sumie to może być takie większe przejście po prostu. Ja sobie tu będę podpijał raz na jakiś czas, bo naprawdę pić mi się chce. Zwłaszcza, że jak się mówi już długo, to nic dziwnego jest. Dobra, widzę, że wy nie macie co za bardzo robić, tak na dobrą sprawę. No ty tutaj coś pomagasz, widzę. To drogę mógłby ktoś zacząć robić. Jest start build. I ktoś by mógł naprawdę zacząć budowę tego, nie? Nie wiem, czemu wy nie możecie budować, to mnie zastanawia. No bo kamień chyba mamy, co? Czy my kamienia nie mamy? Zobaczmy. Nie mamy kamienia, dobra, już wszystko wiadomo, już wszystko jasne. Więc sobie wydobądźmy kamień, tylko weźmiemy przekrój nasz. Nasz przekrój, tu jeszcze mogę... kto zaczyna? Lecą zombie, dobra, idzie nasz wojownik. Oj, trochę ich tu jest, nie? Dawaj mały. Masz tarczę, masz dobry miecz nawet, powinieneś dać sobie radę. No nie. Bijcie się z nimi. A oni się nie boją ich? Ja byłem przekonany, że oni się ich boją. Ale lipa. No dobra, trudno. Kurde, ja myślałem, że oni się będą ich bali, nie? I dlatego tak nic nie robiłem. Aj, niepotrzebnie zginął nam wojownik jeden. Niepotrzebnie. Kurde. No dobra, trudno się mówi, no co zrobić, no nic nie zrobimy z tym, wy tu mi dyńki zbierajcie. Tutaj królik, nasza maskotka sobie biega, widzę. A my możemy sobie w ogóle może zaprojektować jakiś domek. Zastanawiam się, w jakim ja stylu chcę to zrobić. Tak totalnie szczerze nie mam pomysłu, w jakim stylu ja to mogę sobie zrobić ten domek. Może po prostu zróbmy tak. No właśnie, jak? Tak, znaczy jak, nie wiem jak, więc się zastanowimy. Zrobimy najpierw podłogę. Zróbmy. Właśnie myślę nad wielkością tych domków.
Taki mały? Nie, nie, on nie może być taki mały, nie? Nie, 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 może być, usuńmy to. O, ktoś tu zaczął coś budować, widzę, świetnie. Więc wy róbcie to, co macie robić, nie? A ja tu pokminię nad domkiem dla was. Może, nie wiem, 20 na 10, nie, bardziej mi zależy, żeby on był szeroki, nie? Mhm. Coś tego typu i co, na 5 tutaj zrobić? Taki ten? No wiecie co? Okej. I teraz jak to jak ja to powinienem stawiać? Co, ja to tak powinienem dać? Ja to tak powinienem kłaść, czy co? Mhm, dobra, liczę na to, że to tak ma być, tak? Okej, a ten na górze, to my chcemy, żeby on wyglądał... może tak? Nie, 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 coś tego typu musiałby wyglądać, ale może go spłaszczymy po prostu... O, żeby to coś takiego było? No to jest jakiś plan, nie? To jest jakiś plan. W ogóle możemy... musimy wam dać jakąś pracę, bo ja widzę, że wy tutaj nic nie robicie nam. Nie pracujecie. O, stop, 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 stop. O, jakiegoś... ciebie. Change job. Szybko, szybko, szybko. Approve. Wszyscy do obrony! Wszyscy do obrony, moi mili, do obrony. No ty cwelu, ej, ale to co, się nam wioska pojawiła goblinów? Nie, to oni randomowo tu przyszli. O, nie, 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 kolego, ty... No ej, no co on robi? W ogóle, nie wiem. Zostaw to. Nie, nie damy ci, kolego, wybacz, nie damy ci tego. Możemy sobie kupić trochę kamienia, to się nam przyda. Okej, akceptujemy kolejną nową osobę do naszej pracy, a my możemy wysłać przynajmniej kolejną osobę do, znaczy kolejną osobę, możemy wysłać tutaj już, a nie, tutaj jeszcze możemy, okej, wyślemy z was znowu tutaj. I wracajmy do budowy. Dobra, wiecie co? To skończymy w kolejnym odcinku. Jeśli odcinek wam się spodobał, łapał górę, komentarz do następnego. Trzymajcie się, no i cześć.